Och, Spajkusiu, zawsze będziesz zajmował w moim sercu szczególne miejsce. Serio? Oczywiście, jesteś dla mnie jak młodszy brat. Och, a mówiłam ci o moim nowym chłopaku? Już nie jest moim chłopakiem. Nie jest? Teraz jest moim narzeczonym. A kto to? On. Czemu nie? Fluttershy? Co zawiera ta kanapka oprócz sałaty i pomidora? Mówisz o hamburgerze? Jest z mięsem. Może nigdy nie próbowałaś? Powinnaś skosztować. Wszyscy to uwielbiają. Okej. Widzisz? Mówiłam, że wszyscy uwielbiają hamburgery z koniną. Koniną? O, cześć Twilight. Czy wszystko okej? Nie na moją nową koszulkę. Nic nie powiedziałem, kiedy niedawno wylałaś na mnie koktajl, ale to już jest ohydne. Później w Ponyville. Wszystko wydaje się teraz inne. Końskie mięso jest wszędzie. Mam dryk do pikników. Jak przyjemnie. Nie byłam na pikniku od kiedy otrzymałam zaproszenie na wesele brata. Z perspektywy czasu to zabawne. Martwiłam się, a teraz on jest żonaty i współrządzi całym kryształowym imperium z Cadence. Kto by pomyślał, że spośród wszystkich kucyków Equestrii poślubi najlepszą opiekunkę do źrebiąt na świecie. Och, serio? Najlepszą opiekunkę na świecie? Czy kiedyś odstawiła przed tobą wzorowy, komediowy stand-up? Dzięki, że nas zaprosiłaś, Pinky. Nie, ale to dlatego, że nie musiała. Miała kontrolę przez cały czas. Jaki piękny mamy dzień. Szkoda, że pozostałe nie mogły do nas dołączyć. Nie było tak trudno mieć kontrolę, skoro byłaś tylko ty jedna. Dziewczyny, nie bójcie się o to, proszę. Tak, ale ja miałam ponadprzeciętnie wysokie zdolności magiczne. Ty nie poradziłabyś sobie jako moja opiekunka. Gdybym ja była twoją opiekunką, nie miałabyś problemów z nauką magii przyjaźni. Dość. Teraz obie przeprosicie się i zastanowicie nad waszą przyjaźnią. Przepraszam, Pinky. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Ja też przepraszam. Mieliłam ozorem bez sensu. Ja też przepraszam. Zareagowałam emocjonalnie, bo pomyślałam, że może to ja naprawdę jestem najlepszą opiekunką. Dobre, Fluttershy. Z drugiej strony może i masz rację. Nie patrz bezpośrednio w to. Zasłoń oczy. Okej, Flutters, wygrałaś. Możesz mieć co tylko chcesz. Możesz wziąć wszystkie moje ciastka. I kto jest najlepszą opiekunką? Ty. Tak właśnie myślałam. Szczęśliwej rocznicy. Zapomniałeś, prawda? Cóż, ja chciałem to powiedzieć pierwszy.
Daj spokój, Cadence. Jak mógłbym zapomnieć? Szczęśliwej rocznicy, kochanie. Ty głupi kretynie. Całkiem zapomniałem. Nie mówcie, Cadence. Chyba mnie usłyszała. W nogi. Wy macie słońce, księżyc i kryształowe imperium. A ja jestem księżniczką od niczego. Och, Twilight, też jesteś księżniczką czegoś. Jestem? A czego? Cóż, no co? Jesteś księżniczką. Książek? Jestem księżniczką. Książek? OMG, to jest super! Dacie wiarę? Orety, orety! Oficjalnie masz już 18 lat, Twilight, a zatem proszę. Twój pierwszy w pełni alkoholowy cydr od Applejack. Ważony specjalnie na tę okazję. Wow, dzięki Applejack. Nie tak prędko, Twilight. Ponieważ jesteś teraz alikornem, musisz liczyć wiek latami alikornów. Obawiam się, że nie możesz legalnie spożywać alkoholu do 18-tysięcznych urodzin. W latach alikornów jesteś jeszcze bobasem. Lecz proszę, masz tutaj sok jabłkowy. Ciesz się tym. Skutalu, ty nie masz 18, jesteś za młoda na alkohol. Nie, ja nie jestem Skutalu. Tylko 18-latka. Z wąsami. Ze starości. Och, okej. Co to jest? Czy to zdjęcie księżniczki Twilight? O kurczę, lubisz ją, co nie Flash? Nie możesz przestać o niej myśleć? Chcesz całować jej miękkie usta? Nie zmieniaj tematu, Flash. Gadaj. Było warto. Chciałem tylko zasięgnąć informacji. Co w tym złego? Uśmiech. Rozumiem, że jesteście sobie równi, ale o co chodzi z tym uśmiechaniem się jak wariaci? Czy znasz serial Mój Mały Człowiek? Tak. Oglądamy go bez przerwy. Żaden kucyk nie powiedział wam, że to serial dla małych dzieci? Mówili. Ale ja nie słuchałem. Nikt nie słuchał. Mój mały człowiek, mój mały człowiek. Dosyć, 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 dosyć. Z nim co dnia przyjaźń czuję smak. Kiedy ujrzę go, to pędzę jak wiatr. Hej, gdzie jest Lyra? Przegapi najlepszy moment. Dyplomacja. Nie martw się, wiem co robić z nieprzyjemnymi gośćmi. Naprawdę? Wynocha, wy wredoty. O nie, teraz wypowiedzą nam wojnę. I co my teraz zrobimy? 12 sekund później. Więc są jeszcze jakieś kraje, z którymi chcesz się zaprzyjaźniać? Została tylko północna Krowo-Rea. Nie na długo. Dziecko. Shining, muszę ci coś powiedzieć. Tak? Jestem w ciąży. To świetnie. Kto jest ojcem? Serio, Czarnuchu? Ty, rzecz jasna. O
O, w grzywę, pomyliłam się. Nie jestem w ciąży. Tyle pracy na darmo. Hej! Tak właśnie powiedziała. Aleś mnie wystraszyła przez chwilę. Zaraz, nie pomyliłam się. Plus oznacza wynik pozytywny. Jestem w ciąży. Bądź mężczyzną. Nawet ty poradzisz sobie z jednym dzieckiem. Gdzieś indziej. Drogi Shining Armorze, jest coś, o czym musisz wiedzieć. Gdzie jest tatuś? Jest coś, o co chciałam cię spytać, Sunset. Niedawno wpadłam na jakiegoś chłopaka, który wydawał się bardziej towarzyski niż reszta. Czy to ktoś, kogo Twilight zna? Chodzi ci o Flasha Sentry? To przyjaciel. Kiedyś ze sobą chodziliśmy. Jest nieszkodliwy. Trochę buja się w Twilight. Pewnie cały czas oswaja się z myślą, że nie jesteś nią. Powinnam mu o tym powiedzieć? Och, po raz ostatni, Flash. Ona nie jest tą Twilight Sparkle. Tak, wiem, ale czy mógłbym... Okej, już sobie idę. Papa. Wydaje się miły. Tak, z pewnością. Królewska zagadka Canterlotu. Zgroza! Niniejszym także odkrywam prawdę, iż mój dwór pełen cienko pokrojonych ziemniaków przygrzanych w oleju został rozszabrowany. Straże, któren spośród was przeprowadził tą godną potępienia zbrodnię? Milady, otóż to mój brat zasadził się na twe dobra. Co? Najpodlejsze z kłamstw. Splamiłeś mój honor poprzez to fałszywe świadectwo. A masz? Aha, a więc wojna. Przyjmij to, obmierzła ropucho. Tylko spróbuj, luźny fajansiarzu. W rzeczy samej prawdą jest, iż moje ziemniaczki przebywały za mną przez cały ten czas. Walka aż po śmierć. W sumie nie, mój powóz nie poleci tylko z jednym z was. Lepiej walka aż powiem stop. Co się zobaczyło, to się nie odzobaczy. Dziś kilka osób z obsady MLP zapozna się z definicją słowa klop. Zobaczymy, jak zareagują na wytwory ich oddanych fanów. Sztuka klopingu? Czy chodzi o biegające kucyki? Nie brzmi to zbyt interesująco. Przynajmniej nauczę się czegoś nowego. Wiedza to nigdy nic złego. No to zobaczymy. Co? Na tym rysunku tule się Strixie. Ja jej nawet nie lubię. Może wolisz coś innego niż tulenie? Co? Na miłość Celestii, dlaczego ktoś chciałby to narysować? I dlaczego robię to z klaczą? Nie powinnam być parowana z ogierem? Skoro tego właśnie chcesz... Co? Czekaj, nie to miałam na myśli. Och, może wybrałem niewłaściwego samca dla ciebie. A co powiesz na to? Matko Luno, co Shining Armor mi robi? Może preferujesz coś bardziej egzotycznego? Co powiesz na ośmiornicę? Albo smoka? Albo wielkiego potwora z mackami? Nie czuję się za dobrze. Jak to brzydko z jej strony, chciałem pokazać jeszcze tyle wspaniałych rzeczy. Twoi fani będą zawiedzeni. Fluttershy, moja droga, mogłabyś przynieść nam szklankę wody? Albo lepiej wiadro? Tylko nie patrz na ekran. Serio, nie patrz na to.
Dość. Teraz obie przeprosicie się i zostawi... Dość. Dość. Teraz obie przeprosicie się i zastanowicie nad swoją... Boże. Dość. Teraz obie przeprosicie się i zastanowicie nad... Jest coś, o co chciałem... Jest coś, o co chciałam cię... Jest coś, o co chciałam... Boże. Pora przepłukać gardziołko. Nie bójcie się, to tylko Pepsi. To taki trening przed grubszymi projektami. Jeśli to się nie nagra, to albo się popłaczę, albo nagram drugi raz.